Historia, którą chciałbym wam przedstawić, wydarzyła się naprawdę. To opowieść o niezwykłym mieście. O mieście, które od wieków przygląda się swemu odbiciu w błękitnych meandrach Narwi. Dawno, dawno temu pewien bezimienny wędrowiec błądził wraz ze swoją rodziną po dzikich ostępach północnego Mazowsza. Gubili się raz w podmokłej puszczy, raz na nieprzebytych równinach, ale nie odstraszała ich niedostępność tej krainy. Co więcej, z każdym krokiem odkrywali drzemiące w niej możliwości i piękno. Aż wreszcie na wysokim brzegu Doliny Narwi założyli osadę, która stała się ich wspólnym domem na długie lata. Maleńka osada szybko zamieniła się w bogatą miejscowość targową. Na początku XI wieku urwisty brzeg Narwi zdobił już gród warowny. Chronił mieszkańców przed najazdami wrogów z północy, Jaćwingów, Prusów, Litwinów. Mijały dni, mijały lata, ludzi przybywało. Tutaj właśnie obok grodziska, na wzgórzu świętego Wawrzyńca, powstał pierwszy na wschodnim Mazowszu kościół. Duma świętego Brunona z Kwerfurtu i cel pielgrzymek rozmodlonych pątników z najodleglejszych stron. Kilka wieków później postanowiono przenieść lokalizację osady w okolice Popowej Góry, a poprzednie podgrodzie otrzymało nazwę Starej Łomży. Czas nieubłagalnie gnał naprzód, niosąc ze sobą rozwój i postęp. W roku pańskiego 1418 książę mazowiecki Janusz I podpisuje wiekopomny dokument. Akt nadania Łomży praw miejskich. W mieście pobudowano pierwszy dwór książęcy. Potem z inicjatywy przebywającej tu królowej Bony Sforcy przebudowano go na okazały zamek z dworem królewskim. Po włączeniu Mazowsza do korony Królestwa Polskiego, Łomża została miastem królewskim i jednym z największych ośrodków handlowo-rzemieślniczych Mazowsza. Odtąd losy Łomży związały się nierozłącznie z historią Polski. Rozbiory, powstania, wojny nie omijały tych stron, niszcząc dumny niegdyś gród i okoliczne ziemie. Ostatnim akordem historii upadku była II wojna światowa, która unicestwiła przeszło 70% miasta. Wciąż żyje wśród nas wielu świadków historii tego pięknego miasta. Ich wspomnienia, świadectwa i opowieści wzbogacają naszą zbiorową pamięć.